TVG9. Ukraina ponownie wprowadziła embargo na polską wieprzowinę i jest to rzecz gorsza od zbrodni. Jest to błąd. Polityczny błąd w sztuce prowadzenia wojny. Bo nie chodzi to tam o sprawy ekonomiczne, no bo ten polski eksport na Ukrainę wcale nie jest taki duży. Nie chodzi też tak bardzo o kwestię stosunków polsko-ukraińskich, bo tam niektórzy mówią, że no zdrada i tak dalej. Eż, bez przesady. Natomiast z punktu widzenia prowadzenia wojny jest to kolosalny błąd, bo w ten sposób ukraiński rząd mówi nie tylko Polsce, ale wszystkim dookoła, że nie warto być sojusznikiem Ukrainy. Bo Ukraina no, zamiast odwdzięczyć się sojusznikowi, no to jeszcze wspólnie z Rosją mu dopierdoli. No bo tak to trzeba to określić. Natomiast afrykański pomór świń dla mnie to jest wielki pic na wodę. Równie dobrze mógłbym mówić o ukraińskim pomorze bawołów w Afryce i to by była taka sama prawda, ale nawet gdyby rzeczywiście te świnie miały wzdychać z powodu jakiegoś afrykańskiego pomoru, no to naprawdę nie szkoda róż, gdy płoną lasy. No, w tej chwili się ważą losy ukraińskiego państwa i te świnie warto byłoby poświęcić. Natomiast całkiem dobrze by było, gdyby te wszystkie postsowieckie świnie w ukraińskiej biurokracji wyzdychały. To by było super dla Ukrainy.